Mówi się Solidarność i rzeczywiście Solidarność była tym ruchem obejmującym to wszystko, co się wówczas działo, ale to trzeba pamiętać, że powstawała ogromna ilość w tym czasie różnego rodzaju inicjatyw społecznych, powiedzmy sobie starzy kombatanci z okresu wojny zaczęli próbować budować niezależny od władz związek kombatancki, powstawały organizacje studenckie, powstawały różnego rodzaju kluby, organizacje, które no to zaspokajania ogromnej ilości potrzeb społecznych, które dotychczas nie były zaspokojone. Była to ogromna fala różnego rodzaju inicjatyw, związków, stowarzyszeń, nie mówiąc o uaktywnieniu się wielu już istniejących stowarzyszeń. W pewnym momencie taką dużą siłę, nie ze względu na liczebność, ale ze względu na ciężar gatunkowy ludzi wchodzących w skład tych związków, było właściwie opanowanie najważniejszych związków twórczych przez opozycję, która była zdecydowana na jak najdalej idącą współpracę z Solidarnością, ale jednak bynajmniej nie na zależność od Solidarności. I to wymaga jakiejś wielkiej monografii, nie sposób tego po prostu ująć i opowiedzieć.